W imieniu zarządu, dyrekcji i całej załogi kopalni Sokołownia chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Leszkiewiczowi za to, że przyjął nasze zaproszenie i za to, że odprawił dzisiaj piękną, historyczną dla nas mszę z okazji sprowadzenia relikwie świętej księgi do naszej kaplicy tutaj w kopalni Sokołownia. Bardzo serdecznie dziękuję również kapłanom współcelebrantom, którzy tutaj współcelebrowali tę mszę i też zwiększyli nasze dzisiejsze historyczne dzień. Ślicznie dziękuję za oprawę muzyczną, którą zaprezentowali dzisiaj zespół chór węgierski, z Filharmonii Krakowskiej, a także nasza orkiestra górnicza. Dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, którzy poświęcili swój cenny czas, tutaj przybyli, uczestniczyli i uczestniczyli w wydarzeniu historycznym, bo jakby na to nie patrzeć, jest to pierwszy raz w historii naszej kopalni sprowadzone są relikwie. Nigdy wcześniej takie zdarzenie nie miało miejsca i już pewnie nigdy drugi raz takie zdarzenie nie będzie miało miejsca, więc jest to moment historyczny, w którym wszyscy Państwo uczestniczyliście. Przepraszam. Z racji tego, że zostały wysłane różnego rodzaju zaproszenia, otrzymaliśmy też adresy. Chciałbym Państwu też przeczytać niektóre z nich. Szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz stanu Paweł Kwiatkowski. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie skierowane na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta RP, pani Agaty Kornhauser-Dudy na uroczystość umieszczenia religii świętej Kingi w kaplicy kopalni Sokołownia. Z uwagi na przedmiotowe zobowiązania pan prezydent nie będzie mógł nie uczestniczyć, ale za moim pośrednictwem przekazuję serdeczne pozdrowienia organizatorom oraz uczestnikom ceremonii. Historia pomorskiej kopalni wiąże się z osobą świętej Kingi. Jej pomocy i wstawiennictwu przypisywany jest pomyślny rozwój kopalni, a tym samym kluboknie, która na przestrzeni wielu lat należała do jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych Małopolski. Dzisiaj zmienił się charakter kopalni, która pełni funkcję centrum turystycznego, łączącego tradycję z nowoczesnością. Miejscowa kaplica nie tylko przypomina o głębokiej religijności górników, którzy pracując w niebezpiecznych warunkach powierzali swój los boskiej opiece, ale także pełni rolę niezwykłego miejsca kultu. Życzę Państwu, aby święta Kinga opiekunka górników Sony czuwała nad pracownikami i gościami odwiedzającymi kopalnię, a zapoczątkowana niegdyś tradycja uroczystości kościelnych odbywających się w pomorskiej kopalni prowadziła na wspólnej modlitwie Rzeszy Wiernych. Z wyrazami szacunku sekretarz stanu, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski. Otrzymaliśmy również adres od Ministerstwa Energii, ponieważ nasza kopalnia bezpośrednio podlega pod Ministra Energii. I również otrzymaliśmy adres. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość umieszczenia relikwii świętej Kingi w kopalnianej kaplicy. Niestety z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe nie będę mógł wziąć udziału w Państwa wydarzeniu. Tradycja przypisuje Kingze dokonanie wielu cudów, spośród których najbardziej znana jest legenda o tym, jak sól przywędrowała zanim do Polski, a księżniczka znalazła w jej bryle swój pierścień wrzucony do żupy solnej na Węgrzech. Pod wpływem wiary, że to dzięki wstawiennictwu świętej odkryto ten cenny kruszec, postać jej otoczono żywą czcią, a pobożni górnicy wybrali ją jako patronkę. Święta Kinga swoim świętym życiem, dobrocią, humanitarnym stosunkiem do innych ludzi zasłużyła sobie na szacunek, miłość i naśladowanie. Dlatego od wieków górnicy polońskiej
Wojscy powierzali sobie los świętej Chince, która otoczała ich opieką. Otoczała opieką także kopalnią, która po wiekach eksploatacji stała się nowoczesnym centrum turystycznym znanym w Polsce oraz w świecie. Kopalnia jest także świadectwem bogatej tradycji górniczej naszego kraju. Niech waszej pracy zawsze towarzysze poczucie bezpieczeństwa i dumy bycia górnikami. Niech święta Kinga otacza was i wasze rodziny swoją opieką. Z poważaniem Ministerstwa Energii, sekretarz stanu Grzegorz Tobiszewski. Doczytam jeszcze jeden może adres. Szanowni goście, w dniu dzisiejszym likwidę księżnej Kingi świętej Kościoła Katolickiego zostaną przeniesione do kaplicy świętej w podziemiach kopalni soli w Bochnach. Jestem zaszczycona, że sprawując mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zostałam zaproszona na tę uroczystość. Jednak ze względu na obowiązki sejmowe nie mogę w niej uczestniczyć osobiście. Święta Kinga, dobrodziejka i opiekunka miasta Bochni i bochańskich górników będzie poprzez swoje relikwie strzec ich z pięknej kaplicy w podziemiach bochańskiej kopalni. Z tej okazji życzę panu prezesowi bochańskim górnikom oraz wszystkim mieszkańcom opieki świętej Kingi i dalszego wszechstronnego rozkwitu kopalni, aby jak najlepiej i jak najdłużej służyła miastu i całemu regionowi, a jej słowa sięgały na cały kraj. Z poważaniem poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Szczurek-Żelazka. Zakończę. Drodzy Państwo, uwaga taka porządkowa. Jeszcze przez chwilę będzie występował chór, który nam tutaj będzie towarzyszył, więc możemy spokojnie, jeśli natychmiast opuszczać kaplicy, możemy się pomagać, żeby przyjrzeć się z bliska. Goście, których zapraszaliśmy, którzy zjeżdżali szybę z Toris, to jest w tamtą stronę, proszeni są o udawanie się w tą samą stronę, a pozostałe goście do szybu pamięci, czyli w stronę przeciwną. A teraz proszę chór o śpiewanie do gości.